Duże skupiska bloków kamiennych i głazów, z których większość była wcześniej ukryta pod wodą, góry piasku, a zamiast rwącej rzeki kałuże. Taki obraz Dniepru maluje się teraz w rejonie wyspy Chortycja w pobliżu Zaporoża. Картину Дніпра, як воно виглядало до... Від знищення запори в Новій Каховці, підйом води в поблизу берегу Хортиця спадав о праві 5 метрів. То є докладно то місце, в якому зараз єстесьме. Можемо побачити, як виглядав Дніпр перед будовою електровні водної і наповненням збірника Каховського. Перед нами скали двоє братя, три стоги, виспа Дембова. В їх поблизу є місця, які здалека виглядають, як чистий білий пясок. В речевістості є то позосталості мавжі. Було їх тут дуже дуже. A teraz są tylko muszle. Po zniszczeniu zapory znacząco zwiększył się obszar wybrzeża. Przybyło co najmniej 150 hektarów plaż. Obecnie przez upały woda opada jeszcze bardziej. W trosce o bezpieczeństwo zwiedzających teren rezerwatu jest codziennie patrolowany i prawie za każdym razem strażnicy znajdują wybuchowe niespodzianki z okresu II wojny światowej. My dzisiaj wyleciły FAB-50. Dzisiaj przyjęliśmy bombę lotniczą FAB-50 z okresu II wojny światowej. Została znaleziona przez strażnika jednego z ośrodków rekreacyjnych nad brzegiem Dniepru. Po wybuchu tamy w Nowej Kachowce jeździmy do takich znalezisk prawie codziennie, a czasem kilka razy dziennie. Mamy nawet do prawie 15 zgłoszeń tygodniowo. Jak każda amunicja, ta bomba jest niebezpieczna. Dlatego zabieramy je i neutralizujemy. Podobnie jak przy wyspie Chortycja, na terenie głównej plaży, w pobliżu której kiedyś cumowały statki turystyczne, rzeka jest teraz dużo płytsza. Lokalni przewodnicy obawiają się, że woda nie wróci już do dawnego poziomu. Spędziłem na tym molo całe życie. W latach 80. zostało zbudowane specjalnie dla statków wycieczkowych. Stały tutaj w wodzie. Było dużo turystów. W tym miejscu Dniepr miał 1,5 kilometra szerokości, a podczas wycieczek powtarzaliśmy słowa klasyka, że nie każdy ptak doleci na jego środek. Teraz ptaki chodzą tam pieszo. Serce boli. Jak będziemy dalej rozwijać turystykę rzeczną? Statki wycieczkowe tu nie dopłyną. Nie można cumować. Jest za płytko. Dla mnie to katastrofa. To, co stało się z Dnieprem, jest katastrofą. Jedyny pozytyw, mogę teraz zobaczyć na własne oczy to, co wcześniej znałem tylko ze zdjęć, to znaczy przed budową Kachowskiej Elektrowni Wodnej. Teraz naprzeciwko nas jest skała Dumna. Wcześniej nie było jej widać z wody. Na wyspę Rozciopina w pobliżu Chortycy dopływaliśmy statkiem. Teraz ludzie chodzą tam pieszo. Obecnie w regulacji i utrzymaniu poziomu wody, który pozwala uniknąć klęski żywiołowej w regionie, pomaga Dnieprzańska Elektrownia Wodna. Dostarcza też wody pitnej ludziom z terenów najbardziej dotkniętych wybuchem Kachowskiej Zapory. Miejscowe władze mają również w planach oczyszczanie wody pochodzącej z systemów kanalizacyjnych. Ekolodzy i okoliczni mieszkańcy zjednoczyli siły i samodzielnie oczyszczają dno Dniepru ze śmieci. Na wyspie Chortycja pracują też archeolodzy. Miasto uczy się żyć w nowych realiach, w których Dniepr nie ma już tak dużego znaczenia jak dawniej.